Tekst manny na 30 stycznia. Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. Ewangelia Łukasza, rozdział 18, werset 1. Komentarz parauzyjny. Przychodząc do Boga, nie musimy się obawiać, że jest On zbyt zajęty sprawami większej wagi lub że nuży się, gdy zbyt często przychodzimy do Niego z drobnymi rzeczami. Aby zapewnić nas o tym, że tak nie jest, nasz Pan opowiedział przypowieść o natrętnej wdowie, która została wysłuchana z powodu swego natręctwa. Postępując w taki sam sposób, okazujemy żarliwość naszych pragnień i wiarę w to, że nasze modlitwy zostaną wysłuchane, o ile nie osłabniemy na skutek braku wiary lub gorliwości, kiedy odpowiedź się opóźnia, co z konieczności często ma miejsce, ponieważ czas jest ważnym czynnikiem w całym dziele Bożym. Reprint numer 1864. Komentarz epifaniczny. Jakże błogie jest zapewnienie, że przywilej modlitwy jest zawsze dostępny dla dziecka Bożego. Jak chwalebne jest zapewnienie, że życzliwa nam wszechmocna miłość zasiada na tronie. To powinno być dla nas zachętą w każdym zakłopotaniu, gdyż wszechmocna miłość jest niezwyciężona. W jarzmie z Bogiem nigdy nie upadniemy. Nasza siła sprosta każdemu wymaganiu, a nasze zwycięstwa będą szybko następowały jedno po drugim, aż dokonamy zupełnego podboju w Chrystusie Jezusie i przez Niego. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Ewangelia Łukasza, rozdział 2, werset 37, a ta była wdową, około 84 lat, która nie wychodziła z kościoła, w postach i w modlitwach służąc Bogu w nocy i we dnie. Rozdział 11, wersety od 5 do 13. Zatem rzekł do nich: któż z was mieć będzie przyjaciela, i pójdzie do niego o północy i rzecze mu: przyjacielu, pożycz mi 3 chlebów, albowiem przyjaciel mój przyszedł z drogi do mnie, a nie mam, co przed niego położyć. A on, będąc w domu, odpowiedziałby mówiąc: nie uprzykrzaj mi się, już są drzwi zamknięte, a dziadki moje są ze mną w pokoju, nie mogę wstać, abym ci dał. Powiadamy wam, chociażby mu nie dał wstawszy, przeto że jest przyjacielem jego, wszakże dla niewstydliwego nalegania jego wstawszy, da mu, ile potrzebuje. I jać wam powiadam, proście, a będzie wam dano, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a będzie wam otworzono. Każdy bowiem, kto prosi, bierze, a kto szuka, znajduje, a temu, co kołacze, będzie otworzono. A któryż jest z was ojciec, którego gdyby prosił syn o chleb, Izali mu da kamień? Albo prosiłby o rybę, Izali mu zamiast ryby da węża? Albo prosiłby o jaje, Izali mu da niedźwiadka? Ponieważ tedy wy, będąc złymi, umiecie dobre dary dawać dzieciom waszym, jakoż daleko więcej Ojciec wasz niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go o nie proszą. Rozdział 21, werset 36. Przetoż czujcie, modląc się na każdy czas, abyście byli godni ujść tego wszystkiego, co się dziać ma, i stanąć przed Synem Człowieczym. Ewangelia Mateusza, rozdział 15, wersety 27 i 28, a ona rzekła: tak jest, Panie. A wszakże i szczenięta jedzą odrobiny, które padają z stołu panów ich. Tedy odpowiadając, Jezus rzekł jej: o niewiasto, wielka jest wiara twoja, niechaj ci się stanie, jako chcesz. I uzdrowiona jest córka jej od onejże godziny. Rozdział 21, werset 22. I wszystko, o co byściekolwiek prosili w modlitwie wierząc, weźmiecie. Ewangelia Jana, rozdział 15, werset 7, Jeśli we mnie mieszkać będziecie i słowa moje w was mieszkać będą, czego byściekolwiek chcieli, proście, a stanie się wam. Rozdział 16, werset 23. A dnia onego nie będziecie mnie o nic pytać. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu mojem, da wam. Rzymian rozdział 12, werset 12. W nadziei się weselący, w ucisku cierpliwi, w modlitwie ustawiczni. Izajasza rozdział 62, wersety 6 i 7. Na murach twoich, o Jeruzalem, postawię stróżów, którzy przez cały dzień, całą noc nigdy nie umilkną, którzy wspominacie Pana, nie milczcie, a nie dawajcie mu odpocznienia, dokąd nie utwierdzi, i dokąd nie sposobi, aby Jeruzalem było sławne na ziemi. Psalm 118, werset 5. W ucisku wzywałem Pana, wysłuchał mnie, i na przestrzeństwie postawił mnie Pan. 2 Koryntów rozdział 12, wersety 8 i 9. Dlategom trzykroć Pana prosił, aby odstąpił ode mnie. Ale mi rzekł, dosyć masz na łasce mojej, albowiem moc moja wykonywa się w słabości. Raczej się tedy więcej chlubić będę z krewkości moich, aby we mnie mieszkała moc Chrystusowa. 1 Tesaloniczan rozdział 5, werset 17. Bez przestanku się módlcie. Żydów rozdział 4, werset 16. Przystąpmy tedy z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i łaskę znaleźli ku pomocy czasu przygodnego. 1 Jana rozdział 5, werset 14. A toć jest ufanie, które mamy do Niego, iż jeźlibyśmy o co prosili według woli Jego, słyszy nas. Rozdział 3, werset 22. I o cokolwiek byśmy prosili, bierzemy od Niego, bo przykazania Jego chowamy i to, co się podoba przed obliczem Jego, czynimy. Jakuba rozdział 1, wersety 5 i 6. A jeśli komu z was schodzi na mądrości, niech prosi u Boga, który ją szczerze wszystkim daje, a nie wymawia, i będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, nic nie wątpiąc, albowiem kto wątpi, jest podobny wałowi morskiemu, który od wiatru pędzony i miotany bywa. Jeremiasza rozdział 29, werset 13. A szukając mnie, znajdziecie, gdy mnie szukać będziecie ze wszystkiego serca swego. Pieśń 239, 1, 26, 50, 56, 57, 136. Wiersze Brzasku 49. Ufaj w Panu. Lektura uzupełniająca w Strażnicy, reprint numer 5310. Pytania, jakie miałam w tym tygodniu doświadczenia związane z myślą tego tekstu? Jak je przyjęłam? Co w nich pomagało lub przeszkadzało? Jakie były wyniki? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.